siedzą w ciepłych domach, jak muszą stać na deszczu, na wierszu, w szczerym polu, głodny i zmarnięty. Czego tak jęczy, strachu? Nie wstydzisz się? Twoje zawodzenie słychać całej okolicy. Oj, zajączku, ty możesz sobie tu i tam przeszukać teren, tam coś do jedzenia, ale tu muszę stać i straszyć w ogóle. To po co stoisz w tym miejscu i straszysz wróble? Zmień swoje życie i idź poszukaj innej pracy. Nie mogę tego zrobić. Od pokoleń jesteśmy strachami na problemach. Zajączek ma rację. Wygląda mi prawo, że ty pracuje za darmo. Tak, nie dostają za swoją pracę nawet talerza ciepłej zupy. To rzuć taką robotę. Masz rację. Myślisz, że jesteś niezastąpiony? Myślisz, że wróble boją się ciebie jak dawniej? One sobie z ciebie tkwią. O, akurat nadlatują. Dziwolo, to jaki straszydło, trzeba wysłać mieć.
szuka pracy. Proszę się odstąpić, dzieci i bezrobocie. A co to znaczy bezrobocie? To znaczy, że ludzie się przeszkadzą i nie ma do nich pracy. Czego ci ludzie żyją? Zasiłku. Czy ja mógłbym też dostać zasiłek? Wątpię też, że cienko tam trochę na budę nie ma. Nie potrafi ci pomóc. Ratunku, ludzie, nie uciekajcie, pomóżcie mi. Czuję się znowu jak na moim polu. Sam jeden. Lecz to pole było moje, a to miasto jest zupełnie obce. Ratunku, padam pułapkę! Przestań krzyczeć, że miasto skopane. Gdybym miał rurę. Nie tędy przy mieszkami i szukam nowego. Umiesz liczyć? Umiem, nauczyłem się, gdy chciałem kupę na twoje. Nie to miałem na myśli. Umiesz liczyć? To jest na siedmiu. O, widzisz, tam jak pewnie znajdzie jaką panę kupę, jaką to zrobię. Dzień dobry, czy znalazłaby się dla mnie jakaś praca? Czy znasz języki obce, albo obsługujesz komputer? Jeśli rzeczy nie potrafię, ale mogę traktować jako jedynie w ochronie. Chwilowo nie potrzebujemy ochroniarzy. Kto to był? Strach na wróble. Szukam pracy, ale go odprawiły. Ale szefie, te strach na wróble? Byłby doskonale lekarzem z Filipiny. Trzeba było się robić i wyserwać gnoty. Gnota, zawołaj go! Stoi na problem. Jestem. Witaj w prawu w filmie. Trzeba wiać ile sił w nogach. Rozkocz się i opłacuj. Lodówcy macie jedzenie i picie, ale idźcie się spać, bo samego rana będziecie się radzić. Zobacz, sam się nie podać. Trzeba wiać ile sił w nogach. Poczekaj, gdzie tak pędzi? Spotkałem cię tu ludzi. Byli bogaci, pięknie ubrani i mówili coś o interesie. A co to dla mnie za interes, że cię miał słuchać jak tylko ołówek i nawet tak podziwiać? A czy było mnie wstydem dla mojej rodziny? Dla mnie jeszcze słonko trzeba obrać kołysą do snu. Taki śpiewał piosenki. A moi przyjaciele dla mnie zawsze mi życzyli. A czy na tym polu był mieszkany dla mojej rodziny? Pola jest mnóstwo pieniędzy, nie tylko dla twojej rodziny, lecz dla wszystkich wiosłotek swojego mieszka.